Cześć moi drodzy, ja jestem Sandra, witam Was w moim kanale Więcej niż Angielski, w którym pokazuję Wam, że ten angielski wcale nie jest taki straszny, ale nie tylko. I dzisiaj właśnie ten odcinek z serii Ale nie tylko, czyli właśnie Więcej niż Angielski. Dzisiaj porozmawiamy o marzeniach, tak naprawdę o tym, że marzenia się nie spełniają. Powiem Wam szczerze, że moje marzenia spełniały się, dopóki byłam dzieckiem. I tak naprawdę też nie jest to do końca odpowiednie wyrażenie, bo spełniali je po prostu moi rodzice. Ja sobie coś wymarzyłam, na przykład, nie wiem, pamiętam, że takim moim ogromnym marzeniem, jak byłam kilkuletnią małą dziewczynką, to była oryginalna lalka Barbie. Ja jestem już tak stara, że to nie było wtedy tak, że po prostu szło się do sklepu i brało z półki taką lalkę Barbie. One dopiero wchodziły do Polski i strasznie marzyłam o takiej oryginalnej, bo oczywiście na rynku było całe mnóstwo różnego rodzaju lepszej lub gorszej jakości podróbek. Kolejnym takim moim ogromnym marzeniem było to, już jak byłam starsza, zdecydowanie, to był wyjazd do Disneylandu. To znaczy, jak byłam mała, to też chciałam, ale spełniło się to moje marzenie już jak byłam chyba w liceum albo jeszcze w gimnazjum, już teraz nie pamiętam. Nie, jeszcze w gimnazjum. Tak, jeszcze w gimnazjum. To wówczas udało mi się do tego Disneylandu pojechać. Chciałam też psa i tego psa miałam, więc marzyłam sobie o różnych rzeczach, no a moi rodzice te marzenia spełniali. Natomiast w dorosłym życiu nauczyłam się, że nic się w życiu nie udaje i marzenia się nie spełniają, moi drodzy. Marzenia się nie spełniają, no chyba, że ktoś Wam coś da albo wygra się na loterii i wtedy można powiedzieć, że się spełniło, ale w większości przypadków marzenia się nie spełniają. Jak mówi Jakub Bebończek, którego kilka audiobooków ostatnio przesłuchałam i bardzo mnie zainspirowały, w ogóle bardzo, bardzo pozytywna i ciekawa postać, więc polecam do obserwowania albo właśnie do posłuchania sobie jego audiobooków, bo są takie inspirujące bardzo. No to marzenia się nie spełniają. On zawsze powtarza, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. I dokładnie tego nauczyłam się w moim dorosłym życiu, bo wszystko, co osiągnęłam sama, to tak naprawdę są jakieś marzenia, które spełniłam ja, które moim świadomym, czasem mniej lub bardziej działaniem zrealizowały się. Źle to powiedziałam, ja je zrealizowałam. My mamy często taką tendencję do mówienia udało się, nie udało się, do oddawania tej sprawczości jakimś czynnikom zewnętrznym. Tak jest łatwiej, bo jeżeli coś sobie zaplanuję i tego nie zrealizuję, to mogę powiedzieć, no nie udało się. No nie udało się, bo nie trafiłam na odpowiednie osoby, to nie był dobry moment, miałam pecha. I odpowiedzialność za to, czego nie zrobiliśmy, czego nie zrealizowaliśmy, odkładamy na bok. Jakby wyciągamy ją z siebie. Sprawiamy, że to w naszym mniemaniu nie my jesteśmy odpowiedzialni za tę porażkę, za to niepowodzenie, tylko jakieś czynniki zewnętrzne. Bo tak jest łatwiej. Bo nie chcemy myśleć, że to my zawaliliśmy, tylko że właśnie przez jakieś zewnętrzne czynniki to nie wyszło, nie udało się. Tak? Z kolei często zamiast mówić, że coś zrobiliśmy, że zrealizowaliśmy, że pracowaliśmy na to i teraz to mamy, to mówimy, no udało mi się, ale masz super rozwinięty, fajny biznes, no wiesz, no udało mi się. Nie, nic się nie udało. To była Twoja ciężka praca, która sprawiła, że właśnie to masz. To nie jest tak, że nagle overnight budzimy się i jest. Success doesn't happen overnight. Tak, sukces nie zdarza się tak z dnia na dzień. To jest ciężka praca i często, jak ja zauważyłam po sobie, to są rzeczy, o których kilka lat temu myślałam, że byłoby fajnie, że chciałabym, że jest to jakieś moje małe marzenie, mój mały cel, żeby to zrealizować i często było tak, że zapominałam o tym, ale gdzieś to jednak w głowie zostaje, bo pewne kroki doprowadziły mnie do tego, że teraz na przykład to robię. Bardzo Wam polecam tą książkę Daniela Kahnemana,
pułapki myślenia. Daniel Kahneman jest profesorem Uniwersytetu Princeton, jest psychologiem, jest też noblistą. Książka to nie jest taka książka, jak większość książek dotyczących rozwoju osobistego. To są faktycznie, to jest książka taka bardziej psychologiczna. Ona była jedną też z moich lektur na studiach w ubiegłym dwa semestry temu. Ja ją przeczytałam dużo wcześniej, bo kupiłam ją sobie dużo wcześniej i przeczytałam ją. Jest kapitalna. I między innymi Daniel Kahneman mówi tutaj o tym, że mamy dwa takie systemy myślenia. System pierwszy to jest ten automatyczny, podświadomy, kiedy nie musimy myśleć o tym, co się dzieje. Na przykład w momencie, kiedy zobaczylibyście nagle na ulicy lwa, który uciekł z zoo, no to będziecie uciekać, tak? Jeżeli zobaczycie jadący w waszym kierunku samochód, no to większość z was też będzie szukała drogi ucieczki i nie myślicie o tym, nie myślicie, o rany, jedzie na mnie, nie obliczacie z jaką prędkością i za ile was wpadnie, tylko po prostu bierzecie na was nogi za pas i spierdzielacie stamtąd. I za to odpowiada pierwszy system. Z kolei drugi system to jest to myślenie świadome. To jest właśnie ten analityczny umysł, który najpierw zrobiłby obliczenia. No i w momencie, kiedy nie ma czasu, kiedy mamy sytuację zagrożenia, kiedy mamy sytuację stresową, to ten system pierwszy wygrywa z systemem drugim. Od tego zależy nasze przetrwanie. Więc nie ma czasu na to, żeby myśleć i zawsze, kiedy nie macie wyćwiczonej jakiejś reakcji, nie macie wyćwiczonego jakiegoś nawyku, to do głosu będzie dochodził ten system pierwszy. Jaki to będzie miało wpływ na realizację naszych marzeń? Tak jak Wam powiedziałam, miałam jakieś plany. Chciałam na przykład, takim moim małym marzeniem było to, żeby kiedyś stanąć przed grupą osób na sali wykładowej i do nich przemawiać. I udało mi się to, widzicie, jak to jest mocno zakorzenione w naszym języku. Mimo że nie chcę tego mówić, to jednak ciśnie mi się to na usta. Zrobiłam to w tym roku, prowadząc taką powtórkę do matury dla maturzystów na Wyższej Szkole Bankowej wspólnie z maturalnymi, maturalni.com. I zrealizowałam to. Zawsze było dla mnie takim właśnie małym marzeniem, żeby do takiej większej grupy osób móc mówić. I hej, jest. Nie myślałam o tym przez wiele lat, odkąd przestałam pracować w szkole, no bo tam jednak zawsze do tej klasy się mówiło. No i nagle jest, tak? Jest taka propozycja i wow. I bardzo często jest tak, że doprowadza nas do tego różne nasze działania, czasem nieświadomie i w moim przypadku to było dosyć nieświadome, tak jak dzisiaj mówienie do Was w takiej formie no, wirtualnej właśnie o spełnianiu marzeń, to też jest coś, co chciałam robić. Nie mówię, żeby być takim mówcą motywacyjnym, bo chyba bym się do tego nie nadawała, ale od czasu do czasu właśnie jakąś grupę osób zainspirować, to też było takie moje małe marzenie. I zupełnie o tym nie myślałam, wybierając studia, na których teraz jestem, ale faktycznie wiedza, którą tam zdobywam, którą zdobyłam wcześniej, wybierając różne książki, doprowadziła mnie do momentu, kiedy mogę to robić. Bo w momencie, kiedy stwierdzacie, że czegoś chcecie, uruchamia się w Waszych mózgach tak zwany Reticular Activating System. I ten właśnie system, Reticular Activating System, sprawia, że zaczynacie zauważać rzeczy, na które wcześniej nie zwracaliście uwagi. To jest dokładnie tak, jak w momencie, kiedy kupicie sobie nowe auto albo jakąś nową rzecz, albo chcecie jakąś rzecz kupić, jakiś konkretny samochód, myślicie o nim, to nagle zaczynacie zauważać te auta na ulicy. Nagle okazuje się, że jest ich całe mnóstwo. Czy ich tam wcześniej nie było? No nie, one były w takiej samej liczbie. Natomiast po prostu widzicie je, bo zaczęliście je zauważać. Daliście waszym mózgom sygnał do tego, żeby zwracały na coś uwagę. I w momencie, kiedy wasz mózg już wie, że coś jest dla was ważne, będzie zwracał na to uwagę. I być może dlatego, że miałam takie marzenie i że ten rozwój, ta praca nad sobą i poznawanie tego, jak działa nasz mózg, jak działa nasza psychologia, co się dzieje i dlaczego się dzieje i dlaczego postępujemy tak, a nie inaczej, to zawsze mnie interesowało. Stąd wybierałam takie książki, stąd wybrałam takie studia. No i to doprowadziło mnie dzisiaj do tego, że tej wiedzy mam coraz więcej i mogę się nią
dzielić. Oczywiście to nie jest tak, że spełniłam wszystkie marzenia, wszystkie rzeczy, o których sobie pomyślałam, że fajnie by było, tak? Bo też robię noworoczne postanowienia, z których nic nie wychodzi. Ale jeżeli na czymś naprawdę mi zależy, to najpierw jest to marzeniem, potem staje się to celem, a żeby ten cel zrealizować, to musi się stać planem. Czyli w momencie, kiedy wymyślimy sobie, że coś byśmy chcieli, przekujemy to w cel. Nie będziemy teraz rozmawiać o tych celach SMART i tak dalej, bo to nie jest ten moment, ale jeżeli już mamy ten cel i wiemy co, kiedy i dlaczego chcemy osiągnąć, to musimy to przekuć w plan, bo inaczej cel pozostanie celem czasem na całe nasze życie. To znaczy, musimy wymyślić, jak to osiągnąć. Wymyślić pierwszy krok, drugi, jakąś strategię, jakieś taktyki i wówczas to zostanie zrealizowane. Już cisnęło mi się na usta, żeby powiedzieć, uda się. Tak, tak, to jest mocno w tych naszych mózgach zakorzenione, że nawet jak wiemy, to i tak ciśnie się na usta. A język bardzo wpływa na nasze działanie, na nasze myślenie, na nasze samopoczucie. Jeżeli będziemy myśleć, że coś się udaje bądź nie, to pozostawimy tę sprawczość czynnikom zewnętrznym. A tutaj chodzi o to, żeby wziąć sprawy we własne ręce, wziąć te 100% odpowiedzialności we własne ręce i oczywiście, że pojawią się przeszkody i wówczas możemy je potraktować jako coś, co nas powstrzymuje i powiedzieć, no nie udało się, bo to i tamto. Albo mimo tego dążyć do naszego celu i zrealizować to swoje marzenie, bo marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Ogromnie mi się spodobało to zdanie. I zobaczcie, jakie to jest pozytywnie motywujące, bo sprawia, że możemy. Daje nam takie przekonanie, że to wszystko zależy od nas. No i właśnie wracając do tych dwóch systemów, w momencie, kiedy ustalicie sobie jakiś plan, to trzeba do niego konsekwentnie dążyć. Trzeba wyrobić sobie pewne nawyki i bardzo często te nawyki to będzie coś, co stoi w kompletnej opozycji do tych nawyków, które już mamy. To znaczy, jeżeli ktoś chce mieć jakąś wymarzoną sylwetkę, a nie za bardzo dbał o siebie, jadł jakieś śmieciowe jedzenie, chipsy przed telewizorem, popijane kolą i tak dalej, mało ruchu, mało zdrowej żywności, no to będzie to trudne i musi przezwyciężyć te swoje złe nawyki. No i za te złe nawyki odpowiada system pierwszy, w którym one już są utrwalone. System drugi, czyli to świadome myślenie o tym, żeby jednak zamiast leżeć na kanapie i oglądać Netflixa, to wstać, ruszyć tyłek z niej i coś zacząć robić. I dopiero kiedy ten nasz nawyk, że ćwiczymy, na przykład o danej porze w ciągu dnia albo danego dnia w tygodniu, ruszamy tyłek i ćwiczymy i robimy coś dobrego, albo zamiast danej niezdrowej przekąski wybieramy coś zdrowego, najpierw trzeba to robić bardzo świadomie, z bólem, cierpieniem, potem i łzami. A dopiero potem stanie się to wyuczonym nawykiem, ale pocieszające jest to, że jeżeli dostatecznie często coś powtórzycie, to to stanie się nawykiem i wejdzie do tego systemu pierwszego. I wówczas w stresowej sytuacji zamiast sięgnąć po tę niezdrową przekąskę, sięgniecie po coś zdrowego, będziecie zajadać czymś zdrowym, ale wymaga to naprawdę pracy i konsekwencji. Law of Attraction, czyli to prawo przyciągania, o którym być może słyszeliście, głośny film Secret, czyli myśl pozytywnie, myśl o tym, co chcesz i to przyciągniesz. I tak po części jest, jeżeli do tego dodacie The Law of Goya, jak mówi John Assaraf, którego też bardzo lubię słuchać i wielu ciekawych rzeczy się od niego dowiedziałam. On występował m.in. w filmie Secret, a teraz zajmuje się, prowadzi taką firmę NeuroGym, która zajmuje się badaniem tego, w jaki sposób rzeczywiście działa nasz mózg, żeby móc osiągnąć pewne rzeczy, więc osiąganie tych celów i realizacja tych marzeń, ale na takim poziomie neurobiologicznym, bo ta neurobiologia daje nam dużo wiedzy ostatnio na ten temat. I John z kolei mówi o The Law of Goya, czyli get your ass off and do something. Więc jeżeli połączycie The Law of Attraction with The Law of Goya, to zaczniecie realizować swoje marzenia, bo pamiętajcie, marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia, jak mawia Jakub P. Bączek. I bardzo mnie to w ostatnich dniach zainspirowało do tego, żeby działać, do tego, żeby rzeczywiście spełniać moje marzenia, bo przeanalizowałam sobie różne sytuacje i różne rzeczy,
tak umownie powiedzmy, rzeczy, cele lub takie marzenia, które chciałam w moim życiu zrealizować i takie pewne aspekty mojego życia, które chciałam, żeby wyglądały w jakiś określony sposób. I teraz widzę, że wyglądają i widzę, że tak naprawdę doprowadziły do tego moje działania, bo właśnie spełniłam te marzenia. A teraz wyznaczam sobie kolejne, żeby je również spełniać. Mam nadzieję, że Was to zainspiruje. Możecie mi napisać, czy Wam się jakieś marzenia spełniły, albo jakich marzeń nie macie zamiaru, nie chcecie, żeby Wam się spełniły, tylko właśnie będziecie spełniać w najbliższym roku, w latach, o czym marzycie i co w ogóle myślicie na ten temat. Jeszcze raz Wam gorąco polecam właśnie tę książkę. To nie jest żadne lokowanie produktu, tylko rzeczywiście coś, co gorąco polecam, żebyście przeczytali. Jeżeli właśnie temat mózgu myślenia, tego w jaki sposób myślimy, Was interesuje, to Daniel Kahneman, Pułapki myślenia. Ode mnie to wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was na sobotę. Cześć!